Pierwszy raz, jak usłyszałam muzykę do formacji, byłam podierana mocno w sumie. Że nie będziemy tańczyć tylko samej suchej choreografii, tylko po prostu będą w tym jakieś emocje i uczucia. Chciałem właśnie pokazać, że mogę, nie? Że jakby, no dobra, dam radę, nie można się teraz nie wiadomo jakiej presji wrzucać, że lecimy. Ale trenujecie! Powiedziałem dwa razy, że macie ćwiczyć. Trzy osoby wstały. Chodzi łapki. Coś takiego rzeczy robiliśmy, nie? Pokaż. Ej, dobra, mogło być gorzej. Naprawdę. No tańczyliśmy pod koniec, już było tam jedno z ostatnich przetańczeń. Mamy zamach rękoma i nie wiem jak to się stało, czy ja zrobiłam za późno, czy ona za szybko, ale po prostu nasze pięści się zderzyły. I w ogóle na początku to było tak, że ja nie wiedziałam o tym, że mi oderwało paznokieć, tylko myślałam, że po prostu uderzyłyśmy się pięściami, że po prostu mnie trochę ręka boli. Potem jak spojrzałam, to się trochę przeraziłam, bo mi krew leciała, połowy paznokcia nie miałam. Trochę tam poszczypało, pobolało, więc po prostu zeszłam. No i przez dobrze. Pokaż paznokcie. Dzień dobry! No, przyjechała niespodzianka dla was. Dostaniecie dzisiaj ciężki trening, ostry materiał. W momencie, kiedy układaliśmy muzę do formacji, wybieraliśmy utwory, pojawił się w mojej głowie pomysł, żeby spróbować zaprosić choreografa, który wspomógłby nas przy procesie tworzenia formacji. A tą osobą zaproszoną był Marcin Rembilas. Zadzwoniłem do niego pewnego dnia i w głowie modliłem się, żeby się zgodził, bo wiem, że ma napięty grafik i jakby dużo rzeczy na głowie. Zadzwonimy do Marcina Rembilasa. Dzwonię. No halo, halo, cześć Marcin, Dorian z tej strony. Formację z wnioską. Mega, mega, dziękujemy. Dobra, to jesteśmy w kontakcie i wtedy dawaj znać, który tam termin wybierasz. No, elo. Wchodzimy! Uno, dwa, trzy, cztery! Jak się dowiedzieliśmy, że niespodzianką będzie to, że ktoś przyjedzie, bo od razu było rzucone, że przyjedzie ktoś, kto nam zrobi moment afro. W momencie, w którym Dorian właśnie powiedział, że wszyscy mamy być na takim jednym treningu i że wszyscy mamy naparzać i dać z siebie 100%, to już tak coś kojarzyłam, że pewnie ktoś przyjdzie i nam coś zrobi. Miałam tak, że na przykład pisałam z Kubą Kędzierskim i próbowaliśmy zgadnąć po Instagramach, po Instastory, kto to może być. W sumie obstawialiśmy MJ-kę i Marcina właśnie. Miałem różne spekulacje z różnymi osobami i obstawialiśmy, kto może się pojawić. Obstawiałam, że to będzie MJ-ka, ale potem chyba ktoś powiedział, że będzie to chłopak, więc już zaczęliśmy analizować. Ktoś tam nawet sprawdził Marcina chyba lot, że leci gdzieś, no i już tak było coraz bardziej wiadomo, że to może być Marcin. Kuba z Wanią sprawdzili Instastory i on pokazywał lot i oni sprawdzali loty z Warszawy do Bydgoszczy. Pamiętam, że przyszłam na trening trochę szybciej. To już było gadane. O, ktoś tam stoi przed, o, chyba Marcin. I my tam czekaliśmy u góry, to ja już widziałam blond włosy, dziewczynę. I ja mówię już, Klaudia Kożerp i już mówię, Marcin. I już mówię, Ale no jakby ja w ogóle tak uwielbiam Marcina, że dla mnie to byłoby nierealne w ogóle, że Marcin przyszedł i zrobiłby nam kawałek do formacji. Wiecie, jak są te pieski w furach, które jak się włączy, to ta główka non-stop pracuje? To jest główka, ale to jest moje podłoże.
Więc od tego podłoża zależy, jak bardzo rozbijam górę. Tu mamy. I teraz zobaczcie, jaka różnica jest, kiedy moje stópki są in i nie mam z czego zbierać, a kiedy są out i rzeczywiście zaczyna wtedy całe moje ciało pracować na maksa na stronę. Tu mamy, o co chodzi. Więc im bardziej sobie to otworzycie i zaufacie sobie w dzikość tej flagi, która powinna powiewać, a nie masztu, który stoi. To było niezłe. Nie jestem w ogóle w stanie opisać tego, jakie było moje uczucie, jak zobaczyłem, że Marcin wszedł na salę. Jest moim autorytetem, inspiruję się nim, widząc, że ta osoba wchodzi i ta osoba przyszła do nas specjalnie, w jakim jesteśmy i robi nam kawałek formacji, to dla mnie było w ogóle niewyobrażalne. Strasznie byłam zaskoczona, jakby nie wiedziałam, że w ogóle na taki pomysł wpadliby trenerzy. Moja reakcja, jak wszedł Marcin na salę, to generalnie 3 razy bardziej mi się zachciało. Po prostu dawał taką energię, więc od razu mówię, wow, będzie sztos. On jako osoba potrafi tak przygotować te warsztaty i tak je po prostu zorganizować, że ja zawsze przychodzę podjarany i jestem i czekam, co to może być. I po warsztatach nie miałem chyba nigdy niedosytu, jak wychodziłem z jego lekcji, bo czułem, że on daje po prostu mi i nam wszystkim po prostu 100% siebie. I nieważne, w jakim jest humorze, to i tak końcowo wszystko mniej więcej wychodzi tak, że jestem podjarany tym wszystkim. Zajęcia z Marcinem są dla mnie czymś też innym niż tylko zwykłymi zajęciami, dlatego że uważam, że Marcin przekazuje coś więcej niż tylko choreografię. Jakby wszystko, co on mówi, ma też odniesienie do innych sfer życia, uważam, i że każdy może znaleźć w jego wypowiedzi coś dla siebie, coś, co aktualnie w jego życiu wpłynie na niego pozytywnie i co mu pomoże być wyżej i osobą, i jako tancerz. I dlatego ja się ucieszyłam właśnie tak bardzo, bo uwielbiam zajęcia z Marcinem. Tańczycie 2,5 minuty wcześniej, nie? Współczuję. No, na treningu z Marcinem to na pewno byłam bardzo zaskoczona tempem i no, ciężkie były te kroki, bo jednak trochę coś innego, ale miałam taką motywację, że muszę to ogarnąć, że takie fajne i przez to w sumie to trochę zapomniałam, że jest trudne. No ale jednak gdzieś tam to tempo, to na początku trochę było ciężkie i też świadomość tego, że jest to nasz ostatni fragment i że na pewno będzie trudno, ale fajnie, fajna zabawa podczas uczenia się tego. Najbardziej w zajęciach Marcina lubię jego osobowość i to, jaką osobą jest i jak prowadzi te zajęcia, bo motywuje w taki bardzo pozytywny sposób i też troszeczkę inaczej prowadzi te zajęcia niż wszyscy. Dużo śmiechu jest zawsze z nim też na sali, co jest bardzo przyjemne i bardzo umila cały proces uczenia. No ja zawsze, jak jestem na zajęciach z nim, to mam takie wrażenie, że się mogę odpalić w 100%. Na treningu na początku, tam była pierwsza część, jednak potem druga część, wchodziły takie nóżki. I ja mam problem z takimi rzeczami, więc tu już było troszeczkę gorzej, jednak starałam się, jednak mówię, dobra, widzę, że wszyscy próbują i lecą 100%, no to ja też polecę, ja też muszę dać radę. Uważam, że wyszło. Ja bardzo lubię, jak Marcin się wypowiada. Bardzo fajne było to, jak w ogóle usiedliśmy sobie na koniec. To było potrzebne, taki doping nam dał. Tak nam powiedział, co mamy robić, jak mamy myśleć. Do tańca ogólnie nie można się przyzwyczaić, bo dla mnie taniec to jest trochę jak relacja z drugą osobą. Jeżeli o to nie dbam, to wszystko jest kwestią tylko codzienności, którą już wypełniam w każdej dziedzinie. Mam o co chodzi. I nawet jeżeli ta muzyka będzie już was nudzić albo dobijać, że znowu musicie ją posłuchać, bo tak będzie, tego nie mogę jakby wymazać. Więc nawet jeżeli jesteście w procesie, to takie głupie, nie wiem, widzicie, że na przykład ktoś już się słania na nogach i nie jest w stanie. Podejdźcie do tej osoby i powiedzcie jej, głupie, jakby jedziesz mała, albo nie wiem, dawaj truskawa, jakby nie poddawaj się. Naprawdę, ale zobaczcie, co się wydarzyło w tej chwili, zobaczcie na wasze reakcje. Mówił nam wiele rzeczy, które na pewno nam się przydały odnośnie tego, jak mamy zatańczyć tą choreografię, co możemy pokazać z tą choreografią. No i że to będzie takie zaskoczenie na pewno na koniec dla wszystkich ludzi, że wjedziemy z takim mocnym afro na sam koniec 3-minutowej formacji. Ostatni fragment był taką wisienką na torcie, którą jakby przez to, że przygotował on tą choreografię, było takim zwieńczeniem i podsumowaniem, które spodobało się mega tancerzom i okazało się, że ten pomysł był strzałem w dziesiątkę, bo dodało im to jeszcze większej motywacji do pracy. Więc dziękujemy bardzo panie Marcinie za to, że zgodził pan się przyjechać do Hejs i popracować z naszymi tancerzami. I
powiedział, że czuje się u nas jak w LA, więc... Bardzo nam miło, że tyle Państwa tu jest z nami dzisiaj. Chcemy stworzyć poniekąd stresową sytuację dla nich, żeby się mogli już sprawdzić, bo jutro wyjeżdżają na mistrzostwa. Na próbę generalną właśnie przyszłam z moją mamą i też z moją jedną koleżanką. Chciałam oczywiście jakby pokazać też jak najlepiej i że jestem tu z jakiegoś powodu i że to co robimy jest naprawdę fajne. Wiedziałam, że mojej mamie też się jakby, że będzie po prostu dumna z tego wszystkiego. Zapraszaliśmy w sumie wspólnych znajomych tutaj też, żeby przychodzili i rodzinę. Akurat moi rodzice nie mogli być. Ale mama też mówiła, że ona chce mieć niespodziankę na mistrzostwach, żeby zobaczyć jak to jest to pierwsze przetańczenie i takie wow. Moi rodzice byli zadowoleni z tego ogólnie jak to wygląda i powiedzieli też, że jest to bardzo świeże, że jest to coś, czego jeszcze wcześniej ode mnie nie widzieli i od tego jak tańczę, a że to nie jest moja pierwsza formacja, tylko któraś tam jest z rzędu, no to byli zaskoczeni, że właśnie wygląda to też inaczej. Na próbę generalną przyszła moja mama i mój pies. Mój pies się wabi George. Czułam się fajnie, wreszcie przed kimś występowaliśmy i w sumie był też taki to dla nas test, powiedzmy, żeby wystąpić przed tą publicznością. Byłam jakby zadowolona właśnie z tego, że to robimy, bo to było tak naprawdę takie pierwsze nasze wyjście przed kimś, jakby zatańczenie po prostu przed taką większą publicznością. Przed zawodami jeszcze. Dawno tego nie robiłam, więc jak nagle stoi przed nami tak z 20, 30, 40 osób, to jest trochę stresik. Ale myślę, że to był dobry stres. Też fajnie było się pokazać przed mistrzostwami, a nie, że wychodzisz z grubej rury i od razu tańczysz i tańczysz do tego tylko raz. Sprawdzenie, czy po takim długim okresie czasu rzeczywiście dalej jest taki stres, bo mimo, że na zawodach rzeczywiście jest duża adrenalina, to przychodząc na salę i widząc wszystkich rodziców, wszystkich ludzi, którzy stoją pod lustrami i czekają tylko na nasz występ, to od razu sprzed dwóch lat te wszystkie zawody przypomniały mi się w sekundę to, że ludzie kibicują. Mam wrażenie, że było to bardzo potrzebne, bo końcowo bardzo dużo na zawodach nam to dało w sumie, że wcześniej mieliśmy jeden taki występ, mimo że taki tutaj, można powiedzieć, prywatny, taki kameralny trochę, to i tak wiedzieliśmy mniej więcej nad czym popracować jeszcze przed zawodami, mimo to, że to była taka końcówka już, nie? Wiadomo, wsparcie rodziny jest ważne. Ja mam kochaną, wspierającą mamę, mój brat też mnie wspiera. Jednak to wsparcie czuję, jest to ważne. Daje to kopa, nie demotywuje. Nie? No to moi rodzice strasznie mnie wspierają w ogólnie tańcach. Byli też na próbie generalnej. No i oni są strasznymi fanami i całego hejs i w ogóle tego świata tanecznego, więc oni bardzo mnie wspierają. Wiadomo, czasem jak teraz szkoła i tak dalej, to mówią, że o, musisz iść na kolejny trening, ale z drugiej strony na przykład moja mama jest taką osobą, co zawsze mi mówi, a idź przecież, no wiem, że to kochasz i no jednak cieszą się też ze mną, że mam taką swoją pasję i nie ograniczają mnie w żaden sposób, bo wiem, że to jest, wiedzą, że to jest coś, co sprawia mi dużo szczęścia. Tańczenie przed bliskimi jest dla mnie też bardzo ważne, bo uważam, że można im wtedy pokazać, czym ja się zajmuję, dlaczego też tańczę i fajnie jest im przekazać taką inną emocję, na przykład nieraz jak mieliśmy jakiś występ na zakończeniu i tak dalej, to oni widzą tak naprawdę cały proces, dopiero wtedy mogą zrozumieć tak naprawdę, czemu my poświęcamy czas, bo w momencie, kiedy oni tylko słyszą, że idziemy na trening, to jest dla nich, o no masz kolejny trening, tak fajnie, ale kiedy widzą tą pracę, to dopiero są w stanie zrozumieć cały proces i po co to wszystko. I wydaje mi się, że to jest taka fajna też opcja dla nich, żeby mogli zrozumieć nas, a fajna opcja dla nas, żeby im pokazać to, co naprawdę bardzo lubimy. Cześć, ruszamy. Kochani. To jest ten dzień. One robią coś innego. Najprostsze takie, a dramat. Cześć, Basia! Musisz wstać! Sami potrzebuję. Wytrzymujecie energią do samego końca i... Aż przyjmamy głos.